Witam. Dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć wszystko, co wiem na temat sześciu ścieżek bólu. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy według moich informacji, gdy płacą mi pieniądze, to w ogóle nie czują paina. W filmiku Brakujące sceny i zabity potencjał w historii Naruto powiedziałem, że nie wiadomo jak Nagato dobrał swoje ścieżki, czemu akurat te i tak dalej i nie jest to do końca prawda, bo jednak jakąś namiastkę ich historii mamy. Jednakże zanim przejdziemy do konkretnych postaci, porozmawiamy sobie o tym jak działały ścieżki i tak dalej. Lecimy. Aby użyć tego potężnego ninjutsu trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze posiadać Rinnegana, a po drugie osadzić czarne odbiorniki w pożądanym ciele, by być w stanie później skierować swoją czakrę z naprawdę dużych odległości. Jeśli użytkownik chce w pełni wykorzystać ścieżki, musi znajdować się jak najwyżej i jak najbliżej. Oczywiście czym dalej się znajduje, tym ciężej przesłać sygnał do odbiorników. Gdy czakra użytkownika pomyślnie wejdzie do ciała której jest ze ścieżki, wtedy ma on pełną kontrolę nad swoją marionetką. Może decydować o wszystkich jego działaniach, używać jutsu, nawet rozmawiać z ich pomocą. Wtedy też oczy takiej ścieżki przybierają wygląd oczu użytkownika, który używa tej techniki. Według Inoichiego jest to ninjutsu podobne do Shinten Shin no Jutsu, choć na znacznie większą skalę. Dodatkowo, gdy użytkownik kontroluje kilka ciał jednocześnie, widzi również wszystkimi parami oczu, więc może patrzeć z wielu perspektyw naraz, dzięki czemu przy dobrym rozmieszczeniu ścieżek użytkownik pozbywa się martwych punktów. Z tego też powodu ścieżki są najsilniejsze wtedy, gdy są używane naraz, łącząc swoje zdolności, element zaskoczenia czy potężną moc. Jednak wadą tej techniki jest to, że jeśli rzucający w jakikolwiek sposób przerwie przesyłanie czakry, to wszystkie ścieżki, które kontroluje, przestaną się poruszać. Zaczynając od ścieżek Nagato, to stworzył on je po tym, gdy Hanzo podstępem próbował pozbyć się Akatsuki. Nagato wtedy okaleczył swoje ciało na tyle, że nie był w stanie sam się poruszać, dlatego postanowił kontrolować sześć ciał, aby móc wypełnić swoją wolę. Pierwszą ścieżką, która była używana, posiadała ciało jego przyjaciela, Yahiko, również była to jego ulubiona marionetka. Pozostałym ścieżką pofarbował włosy oraz brwi na ten sam kolor, aby zachować spójność. Również czarne odbiorniki, które były wymagane do tej techniki, użył jako piercingu, aby podkreślić to, że ból gra kluczową rolę w jego życiu. Pierwsze sześć ścieżek bólu Nagato było drużyną składającą się z osób, które Jiraiya spotkał za życia. Każda ze ścieżek może używać dowolnej techniki, którą jest zdolny wykonać Nagato, ale każde ciało jest także ograniczone do jednej gałęzi technik z wyjątkiem ścieżki Yahiko. W ten sposób Nagato mógł podzielić wszystkie ścieżki na konkretne zdolności, które mogły być używane w razie potrzeby. Umiejętności ścieżek także są kluczowe i mogą znajdować się wyżej w hierarchii, jak przykładowo Jigokudo, który ma zdolność przywracania wszystkich innych ścieżek, więc jest najcenniejszy. Z racji, że Nagato nie jest zbytnio mobilny, to potrzebuje naprawdę sporo czasu na przygotowanie się, aby użyć swoich ścieżek bólu, szczególnie jeśli musi ich użyć gdzieś poza siedzibą w Amegakure. Mogło być nawet tak, że musiał najpierw zbliżyć jakąś ścieżkę do swojego ciała, aby użyć jej zdolności, ponieważ pochłaniały bardzo dużo czakry lub też wyłączał chwilowo kontrolę nad pięcioma pozostałymi ścieżkami, aby skupić się tylko na jednej. Największą słabością jego wersji sześciu ścieżek jest tak naprawdę wiedza o zdolnościach poszczególnych ciał, ponieważ jeśli wróg posiada informacje na temat umiejętności ścieżek, jest w stanie dużo prościej im przeciwdziałać. Także czarne odbiorniki są obosiecznym mieczem, ponieważ z jednej strony pozwala Nagato kontrolować ścieżki, a jednocześnie z ich pomocą wróg może namierzyć ciało Nagato, co bez odpowiedniej obrony powoduje, że Nagato po prostu przegrywa. Oczywiście to nie tak, że używa on ciągle ścieżek Paina, ponieważ byłoby to bardzo czakrochłonne, dlatego gdy ich nie używa, to przechowuje ciała w ukrytej komnacie w największej wieży Amegakure. Znajduje się tam 6 kapsuł, które są połączone ze ścianą za pomocą rur i przewodów, a także kapsuły są ponumerowane od 1 do 6 za pomocą znaków Daiji. I teraz przedstawię Wam każdą ze ścieżek i to, co o nich wiemy. Tendo. Daje użytkownikowi możliwość kontrolowania pogody, a także przyciągania i odpychania materii. Techniki te nie mogą być wykonywane co chwilę, a czas pomiędzy nimi jest zależny od użytej techniki, ale mówione było, że 5 sekund to minimum. Ta ścieżka może również użyć Chibaku Tensei, czyli potężnej czarnej kuli, która przeciąga wszystko w pobliżu. Także ta ścieżka pokazała zdolność lewitacji. Te umiejętności były wykorzystywane przez ciało Yahiko i jego historii nie będę przybliżał, bo jest bardzo znana. Shurado.
Daje użytkownikowi możliwość poszerzania swojego własnego ciała w celu używania najróżniejszych broni balistycznych i mechanicznych. Dzięki tej ścieżce użytkownik może stworzyć do 4 dodatkowych ramion i 2 dodatkowe twarze, a także szarfę owiniętą wokół talii przypominającą ostrza. Samo ciało jest wzmocnione najróżniejszymi brońmi, a także użytkownik tej ścieżki może wystrzelić swoje przedramiona jako pociski dalekiego zasięgu. Ciało tej ścieżki posiadało również potężną moc fizyczną, dzięki której było w stanie oderwać rękę Jirai czy zmierzyć mu gardło zwykłym taijutsu, a nawet cisnąć inną ścieżkę niczym pocisk do Konohagakure. Jest to ścieżka bardzo ofensywna, ale także defensywna, ponieważ dzięki zmechanizowanym wnętrzom była w stanie przetrwać śmiertelne obrażenia. Być może przypomina wam ta ścieżka nieco marionetkę i nie bez powodu, bo ciało, którego Nagato użył, należało do lalkarza, którego imienia nie znamy. Również widzieliśmy dosłownie kilka sekund jego życia, w którym pokazał zdolność kontrolowania marionetki przypominającej dziecko. Ningendo. Daje użytkownikowi możliwość czytania umysłu celu, gdy umieści on rękę na klatce piersiowej lub głowie wroga, a następnie wyciąga jego duszę z ciała, po czym ofiara natychmiast umiera, ale istnieje też możliwość, że dusza ofiary trafi do króla piekieł. Jeśli chodzi o zastosowanie tej ścieżki, to służy ona właśnie do wyciągania informacji i jest raczej bezużyteczna w walce, przynajmniej w porównaniu z innymi ścieżkami. Ciało Ningendo należało do nienazwanego shinobi Takigakure i tak jak u poprzednika, zbyt wiele nie widzieliśmy, oprócz tego, że potrafił uniknąć ciosu innego człowieka, który również później został jedną ze ścieżek. Z kilku słów, które wypowiedział, można wywnioskować, że był opanowany, a także, że był nauczycielem, który próbował nauczyć następne pokolenie, jak przetrwać bitwy. Chiku Shodo. Daje użytkownikowi możliwość przywołania różnych zwierząt i stworzeń. Przywołańce tej ścieżki wydają się nieśmiertelne, ponieważ zostały zabite, a później ponownie przywołane. Także nie trzeba używać krwi ani żadnych pieczęci ręcznych, by móc je przywołać. Ta ścieżka może przywołać również ludzi, tak jak przykładowo Konan czy pozostałe ścieżki Nagato. W walce bezpośredniej nie widzieliśmy zbyt wiele i raczej zadanie tych ciał sprowadzało się do przyzwania wielu stworzeń, które siały chaos wokoło, a dodatkowo dawały kolejne parę oczu, co zwiększało widoczność Paina. Właśnie też z tego powodu najczęściej ta ścieżka była wysyłana jako pierwsza na pole bitwy, aby sprawdzić, z jaką ilością wrogów mają do czynienia. Pierwszą ścieżką był ninja z klanu Fuma, który był w stanie sam zniszczyć małą wioskę i walczył on z Jirai'ą, który skwitował go, że jest niezły. Jako członek klanu Fuma posługiwał się gigantycznym shurikenem i to tyle, co o nim wiemy. Drugą ścieżką Chiku Shodo była Ajisai, kunoichi z Amegakure, którą zdecydowanie znamy najlepiej. Była zwolenniczką poglądów Paina i Konan, a także bardzo mocno im ufała. Nawet pracowała z nimi, ponieważ została wybrana przez Konan na misję, w której miała poszukiwać Jinchuriki. Dodatkowo za życia specjalizowała się w Fuinjutsu, tym samym przywoływała wiele broni, narzędzi, shurikenów itd. Można powiedzieć, że była taką drugą Tenten. Wiele informacji o tej postaci jest z odcinków filerowych, tak jak na przykład jej imię, które w mandze nigdy nie zostało ujawnione, ale fajnie, że coś takiego powstało. Szkoda, że twórcy nie poszli tą drogą, bo to lepsze niż 5-sekundowe przedstawienie postaci. Gakido. Daje użytkownikowi możliwość absorpcji czakry w jakiejkolwiek formie. Jest to ścieżka typowo defensywna, ponieważ jest zdolna do pochłaniania czakry poprzez kontakt fizyczny, a także techniki oparte na czakrze, a wszystko to za pomocą bariery wokół całego ciała użytkownika, która właśnie pozwala na wchłanianie ataków ze wszystkich kierunków. Zostało również pokazane, że jest też w stanie absorbować czakrę senjutsu, ale jest też podatny na skutki, jakie idą z posiadaniem zbyt dużej ilości bez kontroli, czyli po prostu zamieni się w kamień. Za życia ścieżka Gakido należała ponownie do nienazwanego shinobi, tym razem z Kusagakure. Był on również rolnikiem, który z powodu wojny nie mógł uprawiać ziemi dla swojej rodziny. Jigokudo. Daje użytkownikowi możliwość przesłuchiwania celów i naprawianie ciał używając Króla Piekieł. Umiejętności tej ścieżki polegały głównie na wykorzystaniu wcześniej wspomnianego Króla Piekieł, który to jest dużą głową wystającą z ziemi otoczoną przez fioletowe płomienie. Jeśli chce kogoś przesłuchać, to ścieżka musi złapać ofiarę, a następnie pojawi się przed nią Król Piekieł. Po udzieleniu odpowiedzi języki ofiar są łapane przez króla i przez niego te odpowiedzi są osądzane. Jeśli ktoś kłamał lub odmówił odpowiedzi, zjadał jego język, a tym samym zabijał ofiarę. Natomiast jeśli osoba powiedziała prawdę, zostawił ją przy życiu, ale na skraju wyczerpania.
Drugą umiejętnością króla jest zdolność naprawienia wszelkich obrażeń. By to zrobić, ścieżka musi rozkazać królowi wchłonąć uszkodzone ciało, a po pewnym czasie naprawione już ciało wyłoni się z jego ust. Tak jak już mówiłem, jest to najcenniejsza ze ścieżek, ponieważ może naprawiać pozostałe, dlatego też często można ją zobaczyć stojącą za pozostałą piątką. Za życia ścieżka Jigokudo należała do księdza z nieznanej wsi, którą z kolei spalił wcześniej wspomniany członek klanu Fuma. Kapłan był spokojnym człowiekiem, który był oddany swojej religii i kładł nacisk na modlitwy. Jak widać po ścieżkach Naga, to nie musiały być one nawet użyteczne za czasów życia, a przynajmniej nam tego nie pokazano, więc można się domyślać, że całą moc dostali od Nagato, a to, że mieli związek z Jiraią, to tylko i wyłącznie decyzja sentymentalna. Poza sześcioma ścieżkami Naga to są jeszcze te Obito, złożone z sześciu Jinchuriki. Kontrolował on je tak samo jak Naga to swojego Paina za pomocą czarnych odbiorników, jednakże nie bawił się w piercing, a zastosował tam pojedyncze odbiorniki wbudowane w lewą stronę klatki piersiowej każdej ścieżki, które dodatkowo były ukryte. Jeśli któryś z Jinchuriki przekształcił się w ogoniastą bestię, odbiorniki przemieszczają się do szyi. Dodatkowo Obito zapieczętował w nich z powrotem ogoniaste bestie, co pozwala mu na znaczne podniesienie mocy każdej ze ścieżek. Obito jest także w stanie rozkazać swoim marionetkom przekształcić się w pełen tryb ogoniastej bestii, jednakże niesie to za sobą pewne ryzyko, a mianowicie to, że bestie mogą podważyć jego rozkazy. Kontrola tak potężnych istot, jakimi są ogoniaste bestie, wymaga nie lada wysiłku, dlatego jego ścieżki nie posiadają umiejętności, które posiadały ścieżki Paina. Reszta jednak pozostaje bez zmian. Podsumowując, rozkładając na czynniki pierwsze całe to ninjutsu, widać, że jest to znacznie wyższa forma posługiwania się marionetkami w połączeniu ze zdolnościami podobnymi do tych klanu Yamanaka. Niestety historia ścieżek Nagato jest również bardzo biedna, bo całość w anime zajęła może 2 minuty, które bardzo łatwo przegapić. Poza oczywiście Ajisai, która została znacznie szerzej pokazana. W przypadku Obito był to już odgrzewany kotet, który w zasadzie już zbyt wiele nie wnosił, więc nie ma o czym tutaj mówić. Patrząc na to wszystko i przygotowując się do tego materiału, chciałbym tylko ze smutkiem powiedzieć, że tak potężne umiejętności niestety są przyćmione później przez meteoryty, jakieś Susano, 10 ogoniastyk i inne 8 bram. A szkoda. I to by było na tyle. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o godzinę 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!